20 tysięcy złotych. Tyle potrafią zarabiać czołowi trenerzy w Polsce. Cześć, witam Cię na kanale. Z mojej perspektywy ja jestem Piotr Tomaszewski i dzisiaj odpowiem na pytanie, ile może zarobić trener personalny. I tu odpowiadając na to pytanie trzeba sobie powiedzieć, że to jest bardzo zależne, dlatego że jest to zazwyczaj własna działalność. Oczywiście czasami jest to umowa z siłownią, ale generalnie jest to raczej freelancing. A to, co charakteryzuje własną działalność, jest to, że przydział tych zarobków może być naprawdę bardzo ogromny. I tak jest też w tym przypadku. Otóż trenerzy personalni średnio, oczywiście wiadomo właśnie, to jest problem średniej, że bierze pod uwagę też najgorsze i najlepsze przypadki. Ale co do zasady, trenerzy mogą zarabiać od 2 do nawet właśnie 20 czy nawet 30 tysięcy złotych miesięcznie. I tutaj właśnie odpowiem, z czego to wynika i jak to po prostu wygląda. Zacznę od takiego przypadku, który jest zazwyczaj, czyli trener, który jest zatrudniony na siłowni, który jest powiedzmy świeżo upieczonym trenerem, zaraz po kursie i tak dalej. Otóż tak. Pracując na siłowni będziemy wyciągać tu zależnie od miasta, czy to będzie małe miasto, czy duże miasto, jest to od 10 do 15 zł netto za godzinę pracy, czyli tutaj w zależności czy pracujemy w pełnym wymiarze, czy na pół etatu, więc trzeba sobie po prostu obliczyć ile to będzie godzin, czy to będzie 80 godzin miesięcznie, czy 160 godzin miesięcznie, czyli to będzie powiedzmy od 800 do 1600 zł. Następnie trenerzy zarabiają za prowadzenie zajęć grupowych, o ile takie są na siłowni i takie prowadzą. Jest to powiedzmy około 50 zł od zajęć. Zajęcia trwają zazwyczaj godzinę i też można mieć raz w tygodniu, kilka razy w tygodniu. Więc to też będzie zależne. Następnie są treningi personalne i to jest główny dochód, główny zarobek właśnie takich trenerów. I tutaj pracując na siłowni musimy oddać prowizję siłowni. To jest zazwyczaj 50%. Czasami jest to 30%, a czasami nawet 70%. Ale uśredniając jest to 50%. Treningi personalne na siłowniach w dużych miastach kosztują zazwyczaj około 100 zł. W małych miastach około 50 zł. Także od treningu personalnego będziemy zarabiać od 20 do 50 zł. I tacy naprawdę bardzo dobrzy trenerzy mają tych treningów personalnych nawet po 20 tygodni. Jest to 80 w miesiącu, czyli wychodzi nawet 4000 plus właśnie podstawa z umowy siłownią. Więc powiedzmy, że taki trener, który ma umowę stricte z siłownią i pracuje na siłowni jako trener, będzie zarabiał od 1000 do 5000 zł miesięcznie netto. Idąc dalej, trenerzy, którzy już wyrobili sobie w miarę nazwisko, mają jakąś bazę klientów, często rezygnują z pracy na siłowni, żeby zająć się tym na pełen etat. I tutaj zazwyczaj trzeba zapłacić siłowni za to, że mamy pozwolenie na prowadzenie tam treningów. Jest to koszt około od 800 do 1500 zł miesięcznie i wtedy wszystko zależy od tego, ile będziemy mieć treningów personalnych. Są trenerzy, którzy potrafią wyrobić nawet 150 treningów personalnych miesięcznie i tutaj również właśnie te ceny będą w zależności od miasta. W małych miastach będzie to powiedzmy 50 zł, ale to już jakby bez tej prowizji dla siłowni, a w dużych miastach będzie to nawet 100, 150 czy 200 zł za trening personalny. Także, mając tych treningów personalnych, załóżmy 80 miesięcznie, w dużym mieście jesteśmy w stanie zarobić nawet 8-10 tysięcy złotych. Oczywiście brutto, od tego trzeba odliczyć VAT, ZUS i właśnie to, ile dajemy siłowni. Ale oczywiście tych treningów może być więcej, dlatego że ja osobiście sam znam trenerów, którzy mają personalnie nawet 150 miesięcznie, co sprawia, że spokojnie zarabiają 10 tysięcy złotych na rękę. Kolejną rzeczą, na co wielu trenerów się decyduje, jest prowadzenie online. Prowadzenie online ma ten plus, że nie jesteśmy aż tak ograniczeni czasowo, bo jednak trening personalny powoduje, że musimy pojechać na tą siłownię, zrobić ten trening, wrócić z tej siłowni. To często zajmuje dużo czasu. Z kolei praca online może na przykład ograniczyć się tylko do weekendów, u niektórych oczywiście. I tu przykładowo od poniedziałku do piątku taki trener prowadzi treningi personalne na siłowni. W weekendy za to odpisuje na raporty swoich podopiecznych online, których może mieć nawet 50. Oczywiście to już jest taka praca, powiedzmy, bardzo mocno kopiuj wklej, dlatego że człowiek nie jest w stanie zrobić 50 rozpisek, przeczytać 50 raportów dokładnie, żeby do wszystkich podejść indywidualnie, przykładowo w 2 dni. Niemniej jednak, prowadząc treningi personalne w tygodniu, od poniedziałku do piątku,
biorąc, załóżmy, nie wiem, mając od poniedziałku do piątku załóżmy 50 treningów, jest to oczywiście 10 godzin dziennie, jest to bardzo dużo, zakładając też, że będzie trening po treningu, no ale to już jest powiedzmy 5000 zł przez te 5 dni. Następnie mamy właśnie te raporty, gdzie prowadzenie online kosztuje teraz obecnie od 150 do nawet 500 zł miesięcznie. Tak, są pewni trenerzy, dietetycy, którzy biorą nawet 500 zł miesięcznie za prowadzenie. I mając 20 osób miesięcznie za powiedzmy 200 zł, to nam daje 4000 zł. Czyli widzicie, tu już to rośnie i możemy dojść nawet 12, 15 czy nawet 20 tysięcy złotych miesięcznie. I idąc dalej, często trenerzy są też influencerami i tutaj również współpracę z firmami kosztują. Sponsorowane posty kosztują. Oczywiście są influencerzy, które robią to na zasadzie barterowej, czyli dostają coś i dają coś, czyli dostają na przykład produkt i dają na przykład post na Instagram, ale te większe konta biorą już za to pieniądze i jakby sam produkt nie wystarczy. I tutaj też te zarobki będą bardzo różne w zależności od zasięgów. Także tutaj metod zarobku jest bardzo dużo, bo można prowadzić szkolenia i drodzy to pieniądze, można prowadzić wykłady, można wypuścić swój e-book, można wypuścić swoją aplikację. Dużo rzeczy można zrobić, żeby właśnie zarobić w tej branży, naprawdę bardzo dużo zarabiać. Także jak widzicie, te zarobki są bardzo różne i zależy to od naprawdę mnóstwa czynników. Niemniej jednak jest to praca, która z jednej strony może nie wyjść, jeżeli ktoś przykładowo chce, znaczy myśli, że dużo zarobi, więc robi kurs na trenera, zatrudnia się na siłowni i myśli, że po roku będzie tyle zarabiał, to jest to bardzo, bardzo, bardzo mało prawdopodobne i równie dobrze może też grać w totolotka i liczyć na to, że wygra milion złotych. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś naprawdę się temu poświęci i poświęci na to dużo lat, typu 5-10 lat w zawodzie, to jest w stanie wyciągać z tego naprawdę bardzo duże pieniądze. Także mam nadzieję, że ten film się podobał. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz. Jeżeli masz pomysł albo pytanie na następny film, to również zostaw informację w komentarzu. Odsyłam do innych filmów na tym kanale. Życzę reszty miłego... Życzę miłej reszty dnia. O tak. Cześć.